Siemaneczko, witam was w 17 odcinku z Say Zagrajmy w God 1. W tym odcinku urządzimy sobie polowanie na bagnach. Po prostu teraz już rozpoczynam zwiedzanie świata. I na sam początek właśnie biorę się za bagna, na których znajdują się węże błotne. Troszkę expo na nich wbijemy, muszę tutaj wbić. W tym rozdziale tak myślę, że 25 poziom obowiązkowo muszę wbić. Byłem na cmentarzysku orków. Byłem na cmentarzysku orków. Tam nic nie ma. Ani śniącego, ani znaku, nic. A co z Balem, Lukorem i strażnikami? Wszyscy zginęli. Zginęli? Ale dlaczego? Co się stało? W jaskiniach aż roiło się od orków. Wybili straż świątynną do nogi. Tylko ja i Bal Lukor wyszliśmy z tego cało, ale nagle Bal postradał zmysły. Wrzeszczał, że śniący kazał mu mnie zabić i zamierzał wykonać to polecenie. Najwyraźniej nie mógł się pogodzić z niepowodzeniem swojej misji. Nie wierzę, żeby błogosławiony wpływ śniącego mógł go popchnąć do tak brutalnego działania. To nie może, nie może! Nieważne. Najważniejsze, że zamiar Bala Lukora się nie powiódł. Teraz naszą jedyną nadzieją jest Iberion. Co słychać u jaśnie oświeconego? Nie budzi się. I z godziny na godzinę jest coraz słabszy. Wiem, jak można go zbudzić, ale potrzebuję twojej pomocy. W dzisiejszych czasach na nic co mam zrobić? Przenieś mi 5 najmocniejszych ziół uzdrawiających, jakie można znaleźć na bagnach. Śpiesz się. To nie było. Okej, ale wiecie co? Lepszym sposobem jest właśnie pogadanie z nim kilkukrotnie. Mam już wszystkie uzdrawiające zioła dla Iberiona. Dobra robot. Od co? Iberion zbudził się na chwilę tuż przed twoim przybyciem. Powiedział coś? Pogadajmy tak. Lepiej. Powiedział, że śniący nie jest tym, za co go uważamy. Pod żadnym pozorem nie wolno nam go zbudzić. Pozostaje nam tylko mieć nadzieję, że dla biednego Iberiona nie jest jeszcze za późno. Iberion nie żyje. Nasz duchowy przywódca odszedł w zaświaty. Nawet twoja błyskawiczna pomoc nie mogła zapobiec jego śmierci. I co teraz będzie? Zawsze ufałem Iberionowi. Tuż przed śmiercią kazał nam upatrywać nadziei ocalenia w planie ucieczki opracowanym przez magów wody. Dlatego powinniśmy wesprzeć magów wody w ich dążeniach. Przyda się im kamień ogniskujący i almanach. Ale te są wciąż w rękach Korkaloma. A gdzie jest Korkalon? Nie, zebrał oddział strażników świątynnych i wyruszył na poszukiwanie śniącego. Niech to szlak. I jak teraz odzyskamy kamień ogniskujący? Zdaje się, że kamień i księga są wciąż w jego laboratorium. Masz tu klucz do skrzyni. Niektórzy nigdy się nie nauczą. Jeszcze coś. Tak? Weź tę magiczną runę jako symbol naszej wdzięczności za twoje dokonania. Więcej nie powtórzy. Pozwoli ci ona w dogodnej chwili przeteleportować się na świątynny dziedziniec. Dziękuję. To się już więcej nie powtórzy. Okej, Iberion tutaj nie żyje. A więc olać Iberiona. Ale wiecie co? Jakbyśmy nie mieli tych właśnie ziół uzdrawiających, to właśnie ciągle byśmy musieli zagadywać właśnie do Kore Angara, ponieważ w końcu by nam powiedział, że Fortuno może mieć do sprzedania te zioła. No i tak właśnie je zdobywamy, tak właśnie je można zakupić od Fortuno właśnie. Ja tutaj się kimnę do Rana, a następnie właśnie wyruszymy na bagna. A więc sen do Rana. Sen dobrze ci zrobił znowu. Okej. No i teraz na bagnach myślę, że na spokojnie sobie poradzę z tymi wężami błotnymi. Dużo expo myślę, że na nich będzie można wbić. Jakiś sejwik. Natomiast tutaj trzeba też obowiązkowo zrobić. No i okej. Będzie tutaj dużo ziół, będzie tutaj właśnie masa potworów. No i myślę, że no jakiś poziom na pewno na bagnach powinienem nabić, ponieważ no za węża błotnego jest całkiem spore doświadczenia, a tych węży błotnych jest tutaj całkiem sporo. Oczywiście później nam się zespią te węże błotne w piątym rozdziale, gdy będziemy potrzebowali właśnie skóry węża błotnego albo
skóry albo kła. Nie, kła chyba. Węża błotnego, tak mi się wydaje. Okej, tutaj jeszcze. Muszę posiekać wszystkie okoliczne krewiopijce. A, troszkę też ich jest. Jak sami widzicie. No dobra. A więc zabieram się za zabijanie tych potworów. Dobrze, że mi się podświetliło na węża błotnego, ponieważ... No, węża błotnego trzeba na sam początek rozwalić. Jest z nich najgroźniejszy. Z tych bestii tutaj okolicznych. No, taką krewiopijcę to. Taka krewiopijca to mi zabija może tam jeden właśnie punkt życia, więc... Te obrażenia po prostu nie są zbyt duże. No i okej. Wiecie co, ten domek trzeba uchronić, ponieważ tam się znajduje koleś. Shead się nazywa. Z niewiadomych przyczyn postanowił właśnie osiedlić się na środku bagna. Co chyba nie było zbyt dobrym pomysłem. Właśnie on tam spierdzieli nam. Wiecie co, wczytam zapis. Po prostu ja go sam zaraz tutaj pobiję i oczyszczę tutaj ten z tych węży błotnych za ten czas, kiedy on będzie leżał. Tyle sobie leż spokojnie. Nie wiem, czy krewiopijcy by się przestraszył, ale krewiopijcy też tutaj właśnie zabiję. No i tutaj te okoliczne właśnie węże błotne też jak najbardziej trzeba się ich pozbyć, które właśnie krążą po tych okolicach. Okej. A więc kolejny wąż błotny. Za jednego węża błotnego 400 doświadczenia. Całkiem sporo. Całkiem łatwo właśnie wbić te doświadczenie na, na tych właśnie wężach błotnych. No i też ich troszkę jest na tych bagnach. W piątym rozdziale jeszcze kilka właśnie będzie. Ale to już... Właśnie będziemy potrzebowali kła. Ponieważ dopiero... pewien orek nas właśnie nauczy, jak wydobywać kły węż błotnych. Okej, a więc tutaj teraz kolejne węże błotne trzeba się pozbyć. Jakoś to idzie. Za niedługo myślę, że jakiś poziom na tych wężach wbije. Także będzie spoko. No, kilka widać jeszcze tych węży. Dziwię się tym zbieraczom, dlaczego oni narzekają na krewiopijce. No, krewiopijce to są po prostu latające bestyjki, ale no, krewiopijce, no to jednak krewiopijce, a takie węże błotne, no to... no to ciężej raczej się walczy z takim potworem. Dobra, tam mamy kolejnego węża błotnego, jeszcze mamy tutaj mnóstwo ziół uzdrawiających. A więc te zioła sobie pozbieram. Do misji raczej mi się nie przydadzą, ale... ale zawsze można je wziąć sobie na spokojnie. No i okej. Okej. Chwila, moment. Tutaj też mamy właśnie... miejsce pełne roślin. A więc zbieram wszystko i no za moment właśnie wybiję też większość bestii. A właściwie wszystkie bestie na bagnach. W tym odcinku ogólnie teraz takim
się skupię na rozwalaniu bestii i w ogóle najbliższe odcinki będą poświęcane właśnie zabijaniu tutaj bestii w gotikowym świecie. Tak zwanym ekspieniu, ale to też właśnie mam swoje powody. Trzeci rozdział jest takim przełomowym już rozdziałem. Właściwie to czwarty rozdział jest przełomowym, ale... Ale no właśnie trzeci jest przed czwartym rozdziałem, więc trzeba się przygotować na te zmiany. Mam zabrać następny ładunek ziela do Kaloma. Co? Znowu? Chyba nie każesz mi teraz wybić dla ciebie wszystkich błotnych węży, co? Nie mam tyle czasu. Dobra, już dobra. Masz tu to cholerne ziele. Dobrze się bawicie? Śmiało, żartuj sobie ze mnie. Założę się, że zadania, które dostajesz od guru, też nie należą do najprzyjemniejszych. Cóż, przynajmniej nie muszę własnoręcznie odwalać brudnej roboty. Od tego jest piechota. Dobra. Trzeba jeszcze pozbierać troszkę tego zielska. Ale tam jest właśnie magiczna bariera, więc... Najlepiej telekinezą to zgarnąć właśnie. No i tutaj mamy kolejną krwiopijcę. Jeszcze tutaj myślę, że jakiegoś węża błotnego powinienem spotkać na tych bagnach. Chociaż trzeba będzie uważnie przeszukać właśnie te bagna. Ponieważ no już większość na pewno wybiłem. Ale jakiś jeszcze się może ostał właśnie tutaj gdzieś. Przynajmniej mam nadzieję taką. Bezimienny przed chwilą właśnie powiedział kwestię, że teraz mam się zająć wszystkimi wężami błotnymi. Dokładnie się tym teraz zajmuję. Więc nawet to powiedział adekwatnie do sytuacji. Okej, a więc... No cóż, no w poszukiwaniu... jakichś cieniostworów w poszukiwaniu węży błotnych i ja nie węża tutaj nie widzę żadnego, nic o nic. Mamy za to mnóstwo ziół uzdrawiających. No a zioła uzdrawiające też są niczemu sobie w sumie. Okej, no zbieramy wszystko. Idziemy dalej. I węży już okazało się, że nie ma tutaj w pobliżu. Pójdę jeszcze do tego gostka. Musi mi wybaczyć za to, że go pobiłem, ale... Zrobiłem to właśnie dla jego bezpieczeństwa w ogóle. Tutaj co to jest za chatka? Tutaj szkielet i w ogóle. Znowu szukasz... Co tu robisz? Czy pozwoliłem ci się do mnie odezwać? Tylko żartuję. Te cholerne świry zaczynają mnie już denerwować, dlatego tu jestem. Nie odzywaj się do mnie. Módl się o łaskę śniącego. Twoje zadanie jest szczególnie ważne. Przy tych ludziach można w mig zwariować. Nic dziwnego, że mieszkają tam sami wariaci. Jestem Shrad, nowicjusz pierwszego stopnia. I będę nim już do końca życia. Chciałbym dołączyć do bractwa. Możesz mi pomóc? Chcesz tu zamieszkać? A ja zastanawiam się właśnie, jak stąd uciec. Moglibyśmy przemierzyć całą kolonię, odciążyć kilku frajerów z ich gotówki, zebrać trochę rudy. Co ty na to? No wiem, olać go. No i w sumie teraz już wybieram się jeszcze do mieszkania Koyakaloma musimy się wybrać. Mieszkania Koyakaloma. No troszkę to dziwnie słabo zabrzmiało, ale... ale nie wiedziałem, jak to zbytnio określić. Ale musimy się wybrać w każdym razie do domku, do siedziby Koyakaloma i tam po prostu skubnąć od niego... po prostu skubnąć od niego te właśnie rzeczy. Ten almanach i ten kamień ogniskujący. Tutaj jeszcze nie przeszkadzaj sobie w pracy.
To ja wróciłem. Przychodzę po następną dostawę. Jasne, żeby sprzedać ją znowu w nowym obozie. Najpierw moje 50 bryłek zaliczki. Nie mam 50 bryłek zaliczki? Mam bryłki. Nie przeszkadzaj sobie w pracy. A myślisz, że co ja robię? Grzebię sobie w jajach? Dałem ci te 50 bryłek zaliczki. Ziomuś, co ty? Oszalałeś? Ale okej, ja już tutaj wychodzę z tych bagien i teraz właśnie do Koekoloma, a później już je ciśniemy dalej. Trzeba będzie zająć się okolicznymi terenami. W sumie w tym rozdziale zwiedzę całą kolonię. Przemierzę całą kolonię właśnie i będzie dobrze. Myślę, że ten 25 poziom jestem w stanie wbić, ponieważ muszę wbić ten 25 poziom, żeby nauczyć się 4 kręgów magii plus jeszcze ten właśnie mistrza w kuśnictwie. Kuśnictwo w sumie mógłbym się chyba raczej później też nauczyć, ale wolę nie ryzykować, wolę w obecnej chwili się nauczyć. Dobra, zbieramy wszystko. No i teraz już mogę wybijać z tych bagien. Ludzie zawsze gadają. Dobra. A więc teraz, gdzie bym się tutaj mógł wybrać? Jest w sumie tyle miejsc. Mam też jakieś tam miksturki na pewno, a więc... dzięki miksturkom będę... No będę szybciej podejrzewał pomiędzy terenami. A więc chwila, moment. Strzelę jeszcze sobie zapis. No i tutaj oczywiście jakaś miksturka na dobry początek. Żeby po prostu nie zamulać i po prostu szybszy jakiś transport. No to taki... Tak jak właśnie z powiedzonkiem właśnie. Tylko że my tak o potworekach możemy śpiewać, że raz kotlecik, raz ziemniaczek, żeby życie miało smaczek. No, tyle że my tak możemy, że raz ściewojat, a raz smok. No i to jest to właśnie. Nie, dobra. Wyszło to trochę słabo, taki suchy. Ale dobra. Wiecie co, tutaj tą okolicę muszę zwiedzić całą. Nie wiem, czy wziąć sobie ten las na sam początek. Mogę sobie wziąć w sumie ten las, ponieważ jest najbliżej. Coś tutaj na pewno jeszcze żyje. Wszystkiego przecież nie wybiłem. Ale trzeba szukać. Większość potworów na pewno już ubiłem. Fajnie by było jakieś potworki spotkać. Tutaj w modyfikacji edycja rozszerzona został dodany cieniostwór, z tego co pamiętam. Troszkę rzeczy jest się z różnych modyfikacji pamiętam. Ogólnie zamierzam też nagrać na swoim kanale czas zapłaty. Jednak na pewno nie teraz, na pewno nie po Gothicu 1. Poczekam aż zostanie wydany dubbing. Dokładnie wczoraj zostało wydana prawdopodobnie finałowa wersja czasu zapłaty, wersja 1.5. Które naprawiam większość błędów i czyni modyfikację właśnie mniej więcej grywalną. No jest to na pewno bardziej usprawnione niż gdy ja przechodziłem jeszcze na starym kanale. No gdzie spotykałem się z różnymi błędami, ale to tam modyfikacje na taką skalę, że można to wybaczyć w sumie. A grało się całkiem przyjemnie, trzeba przyznać. Dobra, tutaj byłem, a więc
żeby tutaj nie, no, żeby nie zwiedzać ponownie tych samych miejsc, trzeba się potrafić tutaj umieć ogarnąć w tej okolicy. Dobra, ciśniemy dalej w tamtą stronę. Czy nie ma tutaj już naprawdę żadnych potworów? Czy wybiłem już wszystko? Nie no, mam nadzieję, że jeszcze coś tutaj się ostało. Jak coś tutaj jest, to po prostu muszę to zabić. Później będę latał prawdopodobnie z ognistą burzą. No, po prostu będę szukało tak samo, ale jakoś lepiej mi się trzyma ognistą burzę niż łuk. Ale też niby to jest to samo. Dobra. Tutaj jakieś roślinki, tutaj takie coś. Tam mam i wilka. Widzę go już z daleka. A więc zrobię mu wjazd. No i gin wilku. Okej, krwiopijcy też tutaj nie widać. Tam mam jeszcze wyjadę po drugiej stronie, ale to drugą stronę to ja się zaraz zajmę. Drugą stroną. No i cóż, chyba jeszcze sobie właśnie dziabnę to zadanie zwierząt mgieł przy okazji. No jestem już w stanie pokonać te szkielety bezproblemowo. Znaczy tak bezproblemowo to może aż do końca nie, ale ale po prostu jestem w stanie i chyba to właśnie zrobię. Zdobędę troszkę expa. Muszę się też wybrać właśnie tu, muszę się wybrać tam. Tak, planuję właśnie tak kilka odcinków, myślę, że będzie właśnie poświęcony właśnie na samo zwiedzanie i na zabijanie potworów, na czyszczenie kolonii z wszelkiego plugastwa, jakimi tutaj właśnie są potwory. No chyba już wszystko ubiłem. Niestety albo stety. Okej. Nie wiem ile też tutaj już nagrywam, ale pewnie chwilka już jest. Tutaj będą na pewno właśnie krwiopijce latały, więc z tymi krwiopijcami się jeszcze zajmę i wyruszę na wieżę mgieł. Troszkę doświadczenia za same krwiopijce już można dostać. A przecież krwiopijce nie są takie silne. Ile mi tutaj w ogóle brakuje do poziomu? Do poziomu brakuje bardzo niewiele, a więc poziom zaraz wbiję i też właśnie będę się już mógł nauczyć mistrza właśnie w kusznictwie. No i zostać magiem ognia. Już. Dobra, mogę wybrać się albo na plażę, albo od tej strony. No ja chyba właśnie wejdę od tej strony. Jeszcze tutaj można się wcisnąć na górę. Na górze też znajdziemy chyba kilka przedmiotów, z tego co pamiętam. W każdym razie w modyfikacjach różnych tutaj na pewno no, są przeróżne rzeczy do znalezienia. To jest jednak właśnie miejscem, jedno z takich klimatycznych, takich zagadkowych właśnie. No i dobra, już mamy tutaj szkieleta. Jedna bestia mniej, jeden szkielet załatwiony, już tutaj na nas leci. Lecą kolejne. A to skubane szkielety. Z kilku stron nie chciały właśnie podejść.
Ale nie. Ja się im tak łatwo nie dam. Lecimy dalej. Czy tu coś jest? Tutaj nic nie mam. Nie no, jest tutaj. Skrzyneczka w sumie. Nic nie widać. Mam tutaj jakiś sen, powinienem mieć. Znaczy, nie sen, ale światło. Mam tutaj światło przecież. Dlaczego ja go nie używam w ogóle? Światło akurat czasami jest przydatne. Niby takie podstawowe właśnie zaklęcie, ale jest całkiem przydatne. No i okej. Lecimy dalej w głąb tunelu. No. Zabijamy kolejne szkielety, które utrudniają mi zbieranie ciemnych grzybków. Znaczy, ciemnych grzybków tutaj właśnie. Nie są to ciemne grzybki, ale... Dobra, szkielet wojownik. Najważniejszy, bo jest najsilniejszy. I będzie zadawał nam właśnie swoje obrażenia. Ups! Ależ nas zaklinowało. Delikatnie. Jest też pewien sposób ze szkieletami, a właściwie ze szkieletem magiem. No, sposób ten polega na nabijaniu nieco doświadczenia, ale dobra, mniejsza o to. Teraz ja tu muszę się nieco uleczyć i zabijać się za kolejne szkielety. No bo tych szkieletów w końcu jeszcze jednak troszkę jest. Dobra, tam mamy przejście, tutaj też mamy jakieś przejścia. Tylko ja chcę wszystkie przejścia zwiedzić, ponieważ chcę znaleźć wszystkie szkielety i nabić jak najwięcej doświadczenia. Dobra, tych właśnie mieczy już nawet nie zbieram, nie chcę mi się. Dobra. Tutaj szkieleta nie mam. Tutaj też nic nie ma. Okej, a więc muszę iść tutaj i tutaj właśnie szukać szkieletów. Mamy jakąś żółweczkę, jakieś podstawowe przedmioty. Okej, tam już widać szkielety i tym podobne. Tutaj jeszcze mamy piwko. A więc piwko możemy sobie również właśnie dziadnąć. No i teraz pójdę tą stroną. Tą stroną też możemy dojść właśnie do tego samego wyjścia. Ale chcę zwiedzić po prostu wszystko. Żeby mi nic nie uciekło. Dobra, jeszcze tutaj się nieco uzdrowię i się zabijałem za szkielety. Okej. A więc... Już wszystkie? Ty, szkielet mag. Już wszystkie szkielety zabiłem, dobra. Teraz szkielet mag. Niech się pobawi troszkę zakręciami przywołań. Wynocha, uleczę się i zrobię z tobą porządek.
niech jeszcze przyzywa troszkę tych kieltów, ja sobie nabiję doświadczenia. No i co? Ups! Ups, ups, ups. Troszkę tutaj punktów życia straciłem. No i robi się niebezpiecznie. Uciekaj! Uciekaj, bezimienny bohaterze. Dobra, idzie na mnie cała masa tych szkieletów. A więc to jest ciężka walka, a ja jestem w pułapce. Jest, udało mi się. Szybko te najlepsze, najcięższe miksturki. Dobra, jeszcze jeden szkielet jest. Niech przywoła jeszcze raz te szkielety i... I żeby po prostu nie było lekko. No! Dobra, przywołaj tych już sobie. I chyba ci się skończyły przywołania. Ale... Tak, skończyły mu się przywołania. Pokażę wam pewien też bug. Wystarczy wczytać GK i on dalej ma te przywołania. Ale okej. Teraz nie pozwolę mu po prostu przywoływać tych potworków, tylko ja go sam rozwalę. Przynajmniej tak mi się wydaje, że tak to działa. A nie, jednak to tak nie działa. Jednak tylko ma 5. Każdy szkielet właśnie ma 5. 5 przywołań tych szkieletów. I jednak nawet nie musiałem czekać, mogłem go zabić od razu. Ponieważ właśnie nic mi z tego czekania nie przyszło. Nie almanach, mi chodziło o to. O tą książkę. To jest książka, która nam odblokowuje tak jakby pewnego questa. Ja prawdopodobnie za moment będę kończył już odcinek. Już tutaj troszkę właśnie nagrywam, ale jeszcze oczywiście coś tutaj zrobię w tym odcinku, jeszcze zwiedzę przynajmniej właśnie tamto tą tutaj plażę, która będzie się znajdowała. Tutaj mamy jakieś tunele, też mnóstwo tych tuneli, a ja będę szukał właśnie szkieletów. Mamy tutaj jakieś szkielety jeszcze do walki. No i świetnie, kolejny poziom. Tak jest. Dobra, tam wracam z powrotem, a więc mogę już iść tędy normalnie, na spokojnie. Zaraz będzie tak jakby obraz nam się zawiesił. Taki przeskok będzie obrazu. Dokładnie. Nie, chyba nie było. Nie, nie było. No to nie wiem, zazwyczaj właśnie był taki przeskok. Z tego co pamiętam. Ale nie tym razem. Okej, więc tutaj w czasie zapłaty też jest coś właśnie do zwiedzania. Właściwie w czasie zapłaty to tutaj na sam początek rozpoczynamy rozgrywkę. Właściwie nie tutaj, ale tam na plaży i tutaj na plaży. W edycji rozszerzonej pamiętam, że tutaj była też jakaś ukryta skrzyneczka, a w modyfikacji
mroczne tajemnice znajdowały się tutaj. Znajdował się tutaj obóz przemytników, który zajmował się handlem z obozem bandytów. Na strzała padł ognisty jaszczur. Co to jest dla nas ognisty jaszczur? Język ognistego jaszczura nam się później przyda, wiadomo. Ale na sam początek jeszcze tutaj wszystko pozbieram i pozwalam te jaszczury jeszcze ogniste. Na tym będę mógł w sumie zakończyć ten odcinek. Ale jeszcze chwilka, jeszcze chwilka. Dobra. Raczej tutaj już nic nie mam. Ja tutaj osobiście jeszcze zapiszę. 3-4 jaszczury przed nami. W sumie 4 strzały. Gdzie one zmierzają? Jednak nie zabijam na strzała. Było groźnie, było groźnie. Myślę, że jeden strzał od takiego ognistego jaszczura i byłbym martwy. Naprawdę, ogniste jaszczury tutaj są przekozackie, ponieważ właśnie atakują zionięciem ognia. Takim jakbym. No i to zionięcie właśnie podpala naszego bohatera. A ja odpowiem przed ogniem, w sumie mam 25, ale to jest i tak raczej niewiele. Przed magią w ogóle nic, zero. No, totalny no skill. Okej. W sumie las to tutaj zostało zwiedzone już. Już kawałek mapki jednak zwiedziłem. Pozbyłem się kilku bestii. Teraz mogę sobie wybrać albo tą tutaj mapkę, albo tutaj właśnie ten lasek. Na sam początek właśnie wyczyszczę ten tutaj okoliczny teren. Ale też teraz będę kończył ten odcinek. Dzięki za obejrzenie. Do usłyszenia w kolejnym odcinku. Tak wiem, odcinek jest po prostu... Odcinki te będą po prostu troszkę nudne, ponieważ ja tu będę zwiedzał i zabijał tylko wszystko, co się rusza na dobrą sprawę. Ruszę z fabułą prawdopodobnie gdzieś tak od 20 odcinka dalej. No ale dobra, dzięki za obejrzenie tego odcinka, do usłyszenia w kolejnym odcinku, na razie, trzymajcie się, no i cześć.